Witam Cię serdecznie na kanale Ksajo Korepetycje. Jeżeli Ci się podobają filmiki, łapka w górę, zasubskrybuj kanał, a oto kolejny filmik. Zresztą kolejny, no i dotyczy reszty. Okej, zadanie 24, już bez sucharów. Jaką resztę daje suma 5 kolejnych liczb całkowitych, niepodzielnych przez 6, po podzieleniu przez 30 i tak dalej, i tak dalej. Ok. Suma 5 kolejnych liczb całkowitych, to jest jedno założenie, a drugie, uwaga, uwaga, niepodzielnych przez 6. No dobra, no to po pierwsze, jak to przetłumaczyć z polskiego na matematyczne, czyli zapisać po prostu jakimś działaniem, tak? Dobra, suma 5 kolejnych liczb całkowitych. No i jeżeli miałyby to być kolejne liczby całkowite, no to chciałoby się zapisać coś takiego. No już, tylko przygotuję te 5 miejsc, 2, 3, 4, 5. Oczywiście to ma być suma. I chciałoby się zapisać tak. No mamy jakąś liczbę. Mają być kolejne liczby. No skoro kolejne, to każda kolejna to jest plus 1, tak? Czyli mamy n plus 1, n plus 2, plus 2, tak? Bo względem tej to jest n, tak? Czyli tu raz, 2, ok? N plus 3 i n plus 4. No dobrze, tylko co z tym założeniem, że to ma być liczba niepodzielna przez 6. No właśnie, zobacz, jeżeli masz 5 liczb, no to co szósta podzieli się przez 6. Czyli jak to zrobić, żeby wykluczyć to, że któraś z tych w środku jednak się podzieli przez 6? No, prosta i nieprosta sprawa. No bo, co nam mówi, że jakaś liczba się dzieli przez 6? No to czy w środku ma 6 razy coś, czyli czy da się rozłożyć na 6 razy coś. Czyli liczba podzielna przez 6 wygląda tak, 6n. A napiszę, liczba podzielna przez 6. Ok, a ja chcę mieć 5 kolejnych całkowitych niepodzielnych przez 6. No dobrze, czyli w takim razie, jeżeli 6n dzieli mi się przez 6, a 5 kolejnych nie, tak? No to ja muszę zacząć od tej 6n plus pierwszej, czyli od tej następnej, prawda? Czyli powinnam tutaj mieć coś takiego, może to kolorem zaznaczę, 6n, ale uwaga, plus 1, tak? Bo to musi być ta następna, tutaj 6n. Ale plus 2, plus 3 i tak dalej. Dobra. Czyli to będzie plus 2, 6n plus 3, 6n plus 4 i 6n plus 5. I gwarantuje mi to, że żadna z tych nie będzie podzielna przez 5. No bo ja wiem, że pierwsza podzielna tutaj mogłaby być 6n, a 6n plus 1 już mi się nie podzieli. Tak? No bo resztę będzie miała równą 1. Jeżeli nie do końca jeszcze wiesz, jak te reszty działają, to zapraszam Cię do mojego poprzedniego filmiku. Tam się po prostu rozwodzę na temat tych reszt. No może trochę za długo, nie wiem. Obejrzyj i zobacz, jeżeli nie do końca wiesz, o co tutaj chodzi. Ok, dobrze. No i teraz powstał nam tutaj taki takie dodawanie. I oni chcą, żebyśmy powiedzieli, jaką resztę daje to coś podzielone przez 30. Dobrze, no to uporządkujmy sobie na początku, tak? Tu jest ta pierwsza liczba, druga, trzecia, czwarta i piąta. Mamy 5. Uporządkujmy. Dodajmy to, co się da dodać. No a co się da dodać? 6n, 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 6n. Czyli ile tych 6n-ek mamy? No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 6n-ek.
Czyli 5 razy 6n. Możesz to oczywiście pododawać, nie? Gdybyś chciał, ale wydaje mi się, że łatwiej w ten sposób. I dodać. Co tu za liczby? No to tak. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ja sobie to zrobię sposobem. Jakim? No tu mam piątkę. 4 i 1 to kolejna piątka, więc już 10. 3 i 2 to kolejna piątka, czyli 15 plus 15. Ok. No więc 5 razy 6 to jest 30n plus 15. Dobra, no to lecimy do podpunktów. Mamy powiedzieć, jaką resztę daje nam 30n plus 15 podzielone przez 30. No dobrze, czyli muszę 30n plus 15 podzielić na 30 i zobaczyć, jaką to daje resztę. W porządku. No to jeżeli mam do podzielenia 30n na 30, to zostanie mi tylko n. Jeżeli mam do podzielenia 15 przez 30, no to nie mogę tego tak łatwo zrobić i to będzie 15 trzydziestych, tak? Jeżeli nie wychodzi mi cała liczba, no to mogę się posłużyć ułamkiem. No i teraz ktoś powie, no dobrze, dobrze, ale jaka jest reszta w takim razie tutaj? No a co się nie podzieliło przez 30? Ta pierwsza rzecz się podzieliła, wynikiem było n. Ta druga rzecz się nie podzieliła. Prawda? Czyli to jest reszta z dzielenia. To. Nie ułamek 15 trzydziestych, tylko 15, bo 15 mi się nie podzieliła, tak? Zobacz, mogę to zapisać może troszeczkę inaczej, żebyś bardziej zrozumiał, o co tu chodzi. Zapiszę to jako ułamek, że chcemy dzielić na 30. Ja mogę na przykład wziąć sobie przed nawias 15. No to tu by było 2n plus 1. Tylko, że 15 nie podzieli mi się na 30, prawda? Gdybym chciała dzielić na 15, tak jak tu w podpunkcie B, o może tak zróbmy. O, w ten sposób zrobimy. Gdybym chciała to dzielić na 15, no to u góry mam liczbę, która jest wielokrotnością 15, prawda? Czyli widzę, że ona się na pewno przez 15 podzieli. I wynikiem będzie 2n plus 1. Więc resztą z dzielenia będzie 0. Czemu 0? No bo podzieliło mi się wszystko przez 15. To jest tylko ile tych 15 było. To jest wynik, a nie reszta z dzielenia, tak? Może inaczej, może na jakimś takim konkretnym przykładzie, na jakiejś konkretnej liczbie. Zobacz, gdybym chciała podzielić 12, no załóżmy na 5. No to 12 to jest 10 plus 2 na 5. Czyli zobacz, w dziesiątce mam dwie piątki. Już tylko to tak napiszę może. O, dwie piątki, ale w dwójce nie mam piątek. Czyli resztą z dzielenia jest 2, bo dwójka mi się nie podzieliła, prawda? Rozumiesz? Już troszkę łapiesz? To nie jest proste, ale zobacz. Dwunastka to jest 2 razy 5 plus 2. Czyli to plus to jest reszta z dzielenia, coś, co się nie podzieliło. Bo kiedy mi się liczba dzieli przez daną wartość? No wtedy, kiedy w środku ma właśnie tę wartość razy coś. Czyli na przykład, kiedy mi się liczba podzieli przez 5. No wtedy, kiedy w środku ma 5 razy coś. No bo co? Na przykład 5 razy 3 to 15. 5 razy 4 to 20. 5 razy 5 to 25. I każda po kolei mi się dzieli przez 5. Czyli chodzi o to, żeby w środku, no w tym 30n plus 15, znaleźć wielokrotność
trzydziestki, piętnastki, dziesiątki, szóstki, czyli zobaczyć, czy to się podzieli. Jeżeli się nie podzieli, coś, co się nie podzieli, będzie właśnie resztą. Tak? Rozumiesz? Czyli zobacz, jak mam dwunastkę, no to z tej dwunastki dziesiątka mi się tylko podzieliła, tak? Dwójka już nie. Czyli skoro dziesiątka się podzieliła, no to to po prostu ma swój wynik, ale nie podzieliła mi się dwójka. Tak? Czyli tutaj byłby wynik, jakbym 12 dzieliła przez 5, byłby wynik 2, reszta 2. Gdybym miała 13 na 5, to by było 2, reszta 3. Dlaczego? No bo co? 2 razy 5 to 10 i plus 3 to 13. Czyli szukam w środku takiego dodawania, żeby mi się ta część podzieliła, a to nie. No zależy mi na tym, żeby jak najwięcej się podzieliło, ale skoro ma zostać reszta, to to plus coś to jest reszta, tak? Okej. No i czasami mylicie te dwie piąte, że to jest reszta. No nie, dwie piąte to mi został taki ułamek, ponieważ ja usilnie nadal jeszcze chcę tę dwójkę dzielić przez 5. Bo dzielenie nie zostało do końca wykonane, tak? Część liczby, czyli dziesiątkę, część dwunastki, już podzieliłam, wyszło mi 2, ale tą dwójeczkę, która jest częścią nadal tej dwunastki, nadal usilnie chcę podzielić na 5. I po to nam są ułamki w matematyce, żeby to, co nam jeszcze zostaje, co się ładnie nie podzieli, tak? To nie będą ładne, całkowite liczby, żeby to móc zapisać. Zaznaczyć, że to jeszcze nadal usilnie miało być podzielone przez 5. Czyli resztą z dzielenia nie jest zapis 2 piąte, czyli zaznaczenie, że to nadal dzielimy przez 5, tylko resztą z dzielenia są te liczby, które nie mogą być tak ładnie podzielone, tak? No bo zobacz, jak ja bym zaznaczyła 12 kropek, 2, 4, 6, 8, 10, 12, i chciałabym to na 5, no to tutaj mam piątkę i tutaj mam piątkę, a to jest reszta, czyli te dwie kropki, które mi się nie udało podzielić, to jest reszta, tak? O, tak zaznaczę. Reszta. Reszta. A zapis 2 piąte oznacza, że te dwie jeszcze nadal ktoś dzieli, chce podzielić na 5. No i w momencie, w którym na przykład wykona to dzielenie, czy na kalkulatorze, czy sposobem pisemnym, to mu wyjdzie ułamek dziesiętny, tak? Po przecinku, czyli właśnie taki wynik dzielenia usilnego tych liczb, tych ułamków zwykłych. No i właśnie tak się zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne. Dobra, ale wróćmy do zadania, czyli mam nadzieję, że już zrozumiałeś, dlaczego ta piętnastka jest resztą, a nie 15 trzydziestych. Bo 30n się podzieliło, mam wynik, ale piętnastka, no tak średnio na tą trzydziestkę, nie? Nie ma trzydziestki w piętnastce. Zero. Ale nadal chcemy piętnastkę dzielić na 30. Nadal chcemy, więc 15 trzydziestych... To jest to zaznaczenie, że nadal dzielimy, ale tymi kropkami, które się nie podzieliły, jest piętnastka. Uff. Dobra, czyli mamy tutaj 2,2 na przykład, ale to jest reszta. Dobrze. No to teraz tak. Lecimy z C. Czy 30n plus 15 podzieli mi się na 10? 30n plus 15, czy podzieli mi się na 10? No i znowu patrzę. Ten pierwszy element dzieli mi się, to jest 3n. Czyli to jest wynik. A czy ten drugi element mi się podzieli? No, żeby były całości, tylko całości, no to nie. Ale trochę się podzieli, czyli jakaś jego część, tak? Czyli mogę to zapisać jako 15 dziesiątych. Ale uwaga, piętnastka nie jest resztą jeszcze, ponieważ jest większa od 10. Jest to ułamek niewłaściwy, z którego mogę wyjąć całości. Czyli zobacz, to będzie 3n plus 1,5. Czyli uwaga, dziesiątka z piętnastki, no bo piętnastka to jest 10 plus 5, dziesiątka z piętnastki mi się podzieliła.
A tymi kropeczkami, takimi niepodzielnymi już, zostały tylko, tylko ta piątka je symbolizuje, tak? Widzisz różnicę? Rozumiesz tą różnicę? Czyli zasada jest taka, że reszta dzielenia musi być mniejsza niż to, przez co dzielimy. Niż dzielnik, tak? Czyli tutaj mamy resztę. Reszta. O, już nie piszę, że z dzielenia, wiadomo, nie? Dobra, czyli... A tutaj było 0, nie? Bo nie było ułamka, widzisz? Nie ma. Tu jest 0 piętnastych, czyli reszta 0. Okej, okay, to teraz D. 30n plus 15 tym razem chcą, żeby im podzielić przez 6. Dobrze. No to 30n. Czy w 30 jest 6 razy coś? No jest. To jest 5. 5n, tak? To jest wynik. I teraz tak. Czy 15 dzieli się przez 6? No tak znowu, żeby były ładne liczby całe, tylko. Ułamki też są ładne, no ale nie lubiane może aż tak, co? No bo tak mówię, że ładne. No nie, to nie do końca o to chodzi. Okej, okay, czyli tak. Plus 15 szóstych, mogę to tak zapisać, no chyba, że wiesz od razu, że w 15 mamy dwie szóstki, czyli dwie całe i trzy szóste. Czyli resztą z dzielenia jest to, co było w ułamku. Reszta. Tak? Okej. Okay. Dobra, i uwaga, nie skróć sobie tego ułamka, bo to jedna, druga, to nie znaczy, że jedynka byłaby resztą, tak? Bo wtedy zaznacza, że przy dzieleniu przez 2. A chodzi o to, żeby było dzielenie przez 6, czyli trójka jest resztą z dzielenia. Okej, okay. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. To nie jest proste do zrozumienia, więc jeżeli nie, to spróbuj sobie obejrzeć jeszcze raz albo zadać mi pytanie w komentarzu. Jeżeli masz pomysł na to, co chciałbyś obejrzeć w filmikach, to również napisz w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach.